Dzisiaj będzie o odpuszczaniu grzechów i o tym, że księża muszą dać rozgrzeszenie i w jakich sytuacjach muszą dać rozgrzeszenie. Będzie o tym, jak potraktował mnie jeden ksiądz na spowiedzi, jako księdza. No i będzie o całej tej sytuacji związanej z, no jakby nie patrzeć, oskarżeniem tych księży, którzy wręczyli małe zwierzątka z szopki betlejemskiej po orszaku Trzech Króli. O czym pewnie już w mediach mainstreamowych wiele słyszeliście. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Gdy przychodzimy, Jezu, by w pierwszych chwilach naszego rozważania powiedzieć: Działaj w nas. Choć patrzymy przez ten szklany ekran na ciebie, Jezusa Eucharystycznego, to przecież nie jesteś niczym ograniczony, aby udzielić nam swoich łask. A dziś w 220. punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego, który staramy się regularnie czytać, słyszymy słowa Miłość Boża jest wieczysta, Izajasz 54,8 Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie, Izajasz 54,10 Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość Jeremiasz 31, 3 Tak, panie, ty przypominasz nam, że ta miłość nie zmieni się niezależnie, co my zrobimy w naszym życiu. Czy będziemy przy tobie trwali, czy odejdziemy, czy będziemy wierni, czy wyrzucimy ciebie na margines. Ty nie przestaniesz nas kochać. Dziękujemy Ci za tę miłość, która budzi nas do miłości i pokazuje, jak Tobie zależy na przemianie naszego życia, na przylgnięciu do Ciebie. Amen. Posłuchajmy Słowa. I gdy wieczór wszedł znowu, do Kafarnaum po dniach zostało usłyszane, że w domu jest. I zebrali się liczni, także już nie mieli miejsca nawet przy drzwiach, i mówił im słowo. I przychodzą niosący do niego paralityka podnoszonego przez czterech, i nie mogąc przynieść mu z powodu tłumu, odkryli dach, gdzie był, i wyłupawszy, zsuwają matę, gdzie paralityk leżał. I zobaczywszy Jezus, wiarę ich mówi paralitykowi: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. Byli zaś jacyś z uczonych w piśmie, tam siedzący i rozważający w sercach ich, dlaczego tak mówi, bluźni, kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie jeden Bóg. I zaraz poznawszy Jezus duchem Jego, że tak rozważają w sobie, mówi im, dlaczego takie rozważacie w sercach waszych? Co jest wykonalniejsze? Powiedzieć paralitykowi, odpuszczają się twoje grzechy, czy powiedzieć, podnieś się, zabierz matę twą i chodź? Aby zaś wiedzieliście, że władzę ma syn człowieka, odpuszczać grzechy na ziemi, Mówi paralitykowi: Tobie mówię, podnieś się, zabierz matę twą i odejdź do domu twego. I podniósł się zaraz, zabrawszy matę, wyszedł wobec wszystkich. Także zdumiewali się wszyscy i chwalili Boga, mówiąc: Że nigdy tak nie zobaczyliśmy. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niektórzy mówią, że to jest Ewangelia opisująca o co chodzi w ewangelizacji. Na pewno jest jedną z podpowiedzi dotyczących tego, jak ewangelizować, to znaczy przynieść do Jezusa kogoś, kto sam przyjść nie może. Natomiast zastanawiam się, czy ten paralityk mógł mówić, czy też nie. Nie ma pokazanego tego w tym tekście. Niemniej jednak nie wydaje mi się że w żaden sposób, by było to siłowe rozwiązanie sytuacji, w której ten człowiek się znalazł. Niemniej jednak co dostrzega Pan Jezus wobec całej sytuacji, która po ludzku nie ma nie ma rozwiązania. Dostrzega kreatywność tych, którzy zrobili coś, co zrobili po raz pierwszy rozebrali oni dach. W tym tekście, który przed chwileczką przeczytaliśmy, jest bardzo mocno pokazane to, że oni napracowali się, oni e, zrobili dziurę w tym dachu, spuścili na macie tego paralityka. E, no można powiedzieć, że to było ryzykowne wobec całej tej sytuacji, w której, w której znaleźli się zarówno uczeni w piśmie, ci, którzy siedzieli dookoła, Jezusa, jak i ten tłum, który nie pozwalał do Jezusa się dostać. No i oczywiście ten moment, w którym Jezus poznaje myśli tych wszystkich, którzy siedzą dookoła, o którym to momencie wielokrotnie mówiliśmy na naszym kanale, ale zwraca naszą uwagę, ten fragment, przynajmniej moją dzisiaj, na, na to odpuszczenie grzechów. Syn człowieka ma na ziemi władzę odpuszczenia grzechów. Mało tego, on udziela tej władzy apostołom. Mówi, komu odpuścicie, będą odpuszczone, komu zatrzymacie, będą zatrzymane. Dlaczego jest to tak istotne? Dlatego, że władza odpuszczania grzechów nie jest w mocy danego kapłana, biskupa, mm, tylko w mocy samego Jezusa. To tak, jak ktoś mówi, no dlaczego wy katolicy, szczególnie nasi bracia protestanci, nie rozumiejąc tego, często powielają takie, wiecie, błędy teologiczne. Czemu wy katolicy celebrujecie ofiarę Chrystusa, jak On złożył jedną ofiarę i to wystarczy? No, oczywiście, bo nikt z nas Żaden dokument nie mówi o tym, że my celebrujemy ofiarę inną niż ofiara Chrystusa, my włączamy się w tą jedyną ofiarę Chrystusa. Tak samo jak żaden ksiądz nie odpuszcza grzechów, tylko czyni to Jezus. A ksiądz jest tylko zarządcą dóbr duchowych, które Jezus przekazał, bo Jezus nie uzależnił od samopoczucia księdza, tego jak, czy zwyczajnie zostanie odpuszczone zostanie odpuszczone zostaną odpuszczone grzechy od, sam od tego, czy ksiądz kogoś lubi czy, czy ksiądz ma względy na kogoś czy też nie Jezus uzależnił odpuszczanie grzechów od tych rzeczy, które w Ewangelii stały się z tymi, którym On odpuszczał grzech to znaczy człowiek, który przychodzi uznawał prawo Boże ponad swoim prawem czyli my na to nazywamy żalem za grzechy Człowiek, który przemyślał swoje życie, pamiętamy sytuację marnotrawnego syna, tak? czyli ten rachunek sumienia. Człowiek, który podjął postanowienie, że nie chce już postępować na tej drodze, panie, połowę majątku mojego daje, w czym skrzywdziłem Zacheusz. Człowiek, który wyznał grzechy, te wszystkie punkty, Znowu możemy się odjeść do jednej, drugiej czy trzeciej Ewangelii, w której to widzimy. Chyba najbardziej w, w, o synu marnotrawnym jest pięknie to pokazane, kiedy ten syn marnotrawny mówi Ojcze, już nie jestem godzin nazywać się Twoim synem. No i yy, za dość czynienie znowu wracamy do Zacheusza. Nie? Kościół jakby wybrał te fragmenty i pokazał, że każdy kapłan musi dać rozgrzeszenie, może to dziwnie zabrzmi, ze względu na dobrą nowinę, ze względu na to, że nie jest sam tym, który tą dobrą nowinę przyniósł, tylko jeżeli musi dać rozgrzeszenie, wtedy, kiedy ktoś spełnia tych pięć warunków sakramentu pokuty i pojednania, żeby mógł się pojednać z Panem Jezusem. I oczywiście ja wiele godzin spędzając, ktoś pyta mnie, czy ksiądz spędzając tyle godzin w sakramencie pokuty i pojednania wszystkim daje rozgrzeszenie. No nie. Nie daje wszystkim rozgrzeszenia. I, i wiecie, to jest przedziwna rzecz, ponieważ wiele osób przychodzi do mnie i kiedy na przykład żyją w związkach... I wiedzą o tym, że nie zamierzają porzucić grzechu. Ja im nie muszę w ogóle mówić tego, że oni jakby łamią prawo Boże. To są, oczywiście ja cierpię z tego powodu, bo chciałbym, żeby oni jakby zwyczajnie podjęli ten trud, chociażby życie, życia w czystości. Więc po co ktoś powie, po co przychodzą takie osoby? Przychodzą, bo wiedzą o tym doskonale, że jak bardzo potrzebują Jezusa. Wiedzą o tym jak bardzo potrzebują jego, jego, jego czułej miłości, ale wiedzą też, że ten grzech je trzyma na tyle mocno, że nie chcą udawać, że w tym momencie obiecają, że zrobią coś, czego robić nie będą podczas gdy wrócą do domu i będzie znowu to samo. I wiecie, to, co jest dla mnie ogromnym bólem serca, dzielę się z wami wobec wielu godzin spędzanych w, 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 przy sakramencie pokuty i pojednania. Dla mnie to jest z jednej strony trudność, z drugiej strony łaska, że osoby, które przychodziły, przychodziły porozmawiać, wiedząc o tym, że nie są w dyspozycji przyjąć rozgrzeszenia, one same na samym początku o tym mówiły, potem, żeby wyznać grzechy, pomimo tego, że wiedziały, że nie mogą przyjąć rozgrzeszenia. Z każdą z takich osób praktycznie płaczę, bo wiem, że jest to taki moment. Oczywiście modlę się o modlitwę uwolnienia, modlę się o, o doświadczenie miłości Pana Boga. Czasem to są bardzo pokomplikowane sprawy, ale to tak mała dygresja, czy może trochę więcej otwartego serca z mojej strony, jak to wygląda w posłudze sakramentalnej. Niemniej jednak, e, niemniej jednak, co chce e, nam bardzo jasno powiedzieć: można porozmawiać o trudnych sprawach bez nerwów. Można porozmawiać o trudnych sprawach bez, bez agresji, bez, bez krzyku, bez napięcia. E, o to prosi nas spowiedników nieustannie, kiedy tylko do spowiedników się zwraca papież Franciszek. Mówiąc o tym, że no, nikt nie zasługuje na to, żeby w sakramencie pokuty i pojednania przeżywać salę tortur. I wiecie, jak któregoś czasu, czasem kiedy spowiadam się regularnie u jednego ojca, ale czasem, kiedy jestem gdzieś na wyjeździe, nie wiem, na przykład byłem w kongregacji odpowiedzialnych Ruchu Światło Życie, czy nie wiem, byłem na wyjeździe gdzieś w jakiejś bazylice, Dodatkowo idę do spowiedzi, tak, tak zwyczajnie, do jakiegoś nieznanego księdza i y, śmieję się, że poszedłem do, do księdza, do jednego z księży, z nie najgorszymi swoimi grzechami. Jednej z wielu spowiedzi. Śmieję się, że jak ksiądz to wartościuje, jak ksiądz to, jak ksiądz to ocenia, że, że, że właściwie um, nie są to... Naj, najcięższe grzechy, jak można mówić o cięższych i lżejszych? No Jezus, Jezus stopniował grzechy. Na przykład jest taki fragment w piśmie, który mówi: Cięższy grzech ma ten, który my, Tobie mnie wydał. Nie? Czyli pokazuje, że ta gradacja wśród grzechów jest. I pamiętam, kiedy wyznałem swoje grzechy, to ten spowiednik po drugiej stronie, ponieważ tajemnica spowiedzi przede wszystkim obowiązuje. Kapłana, który siedzi po tamtej stronie. Jeżeli coś penitentowi pomoże, żeby mógł podzielić się dobrem jakimś konkretnym z innymi, zbudować i tak dalej, to jego nie obowiązuje tajemnica spowiedzi: penitenta, nie kapłana. No i ja znałem swoje grzechy, wszystkie od początku do końca, i słyszę z takimi nerwami, z taką złością w konfesjonale, że ty nie żałujesz za grzechy. Pomyślałem sobie, no, gdybym nie żałował, to bym tutaj nie przyszedł. I znowu, i mówię, że do tego księdza, ojca, nie wiem, kto tam siedział, bo to była jedna z takich spowiedzi dodatkowych. Mm. A on mówi, ty jesteś pyszny, bo nie chcesz tego uznać. Więc wyczekałem wszystkie te zarzuty, które powiedział. Zastanawiałem się, czy ma rację, no ale nie miał racji, bo chciał mi przypisać rzeczy, których nie zrobiłem. Więc to było dość zabawne. I kiedy skończył, pomyślałem sobie trudno. Nawet jeżeli nie dostanę rozgrzeszenia, to przecież znam warunki dobrej spowiedzi. Jeżeli ktoś nie chce mi dać rozgrzeszenia, oczywiście śmieję się teraz, bo kiedyś robiliśmy z panem Szymonem Hołownią program w Radiu VOX na ten temat przed laty. Ja pamiętam, mówi Rafał, co ty o tym myślisz? Ja mówię, Szymon, no wiesz. No, w takiej sytuacji, jak ktoś jest ochrzaniany przez księdza, no to jeżeli, jeżeli widzi, że to idzie w taką stronę, że, że to do niczego nie doprowadza, nie doprowadza, to nawet może odejść od, od, od konfesjonału. Ja wtedy nie odszedłem od konfesjonału. Tylko kiedy on skończył, mówiłem, proszę księdza, w imię Jezusa Chrystusa, Odwołuje wszystkie te kłamstwa, które ksiądz powiedział. Wszystkie te kłamstwa. Oczywiście, konfesjonałem zatrzęsło. Ja sobie w duchu pomyślałem, mi jako księdzu będzie lżej, jeżeli on się tak wyżywa na mnie jako księdzu, wobec tego, jak wyżywa się na świeckich. Tak sobie założyłem. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, zatrzęsło konfesjonałem. On tam różne rzeczy powiedziałam. Powiedziałem, mi nie zależy na tym, co ksiądz teraz zrobi, ponieważ zachowuje się ksiądz nie tak, jak ksiądz się powinien zachowywać wobec penitenta. Otrzymałem rozgrzeszenie. Nie wiem, czy to coś pomogło, czy nie, ale wiem, że wobec sytuacji, w których kodeks prawa kanonicznego mówi, że ksiądz się może tak zachować, są też konkretne przepisy. Księdzu nie wolno poniżać nikogo w konfesjonale, nie wolno upokarzać, nie wolno, nie powinien tego robić żaden ksiądz, żaden biskup, jeżeli siedziałby w konfesjonale. Jeszcze raz, konfesjonał to jest miejsce spotkania z Jezusem. Nie wszystko to, co zrobi ksiądz w konfesjonale jest tym, co zrobiłby Jezus. Bo nie byłoby takiego pojęcia jak solicytacja. Które dość mocno opisuje kodeks prawa kamienicznego wobec nadużyć dokonujących się przy sakramencie pokuty i pojednania. Tu postawię kropkę. Yy. Dużo dzisiaj osobistego świadectwa. I drodzy, yy. odpowiem na pytanie w kontekście. Księży z parafii Matki Bożej i nieustającej pomocy w Tarnobrzegu, e, Serbinowie, zorganizowali dla najmłodszych nietypową atrakcję. W święto Trzech Króli wylosowali dla dzieci trzy króliki z betlejemskiej szopki. Pomysł z duchownych jest już w tej chwili komentowany szeroko na całym świecie przez obrońców zwierząt. E, no i lecą e, gromy. E, między innymi czy można upaść, ale żeby tak nisko. Edukacja, doktorat jednak nie udowadnia inteligencji, przynajmniej nie we wszystkich dziedzinach, tak jak y, to teraz y, wielu się wydaje. I żeby nie było, nie chodzi to o dzisiejszą sytuację Kościoła, chodzi o żywe stworzenie. Narażone na wielki stres napisali na Facebooku prowadzący m, profil odmień m, moje życie, o, odmień, odmień im życie. Swoje trzy grosze dali również prowadzący Facebookowy profil, gryzonie do adopcji i tak dalej. No i zrobiła się z tego całkiem wielka afera w kontekście, w kontekście księży Starnobrzegu, którzy wylosowali wylos, lo, rozlosowali króliki. Ja sobie myślę tak, nie znam całej sytuacji. Myślę, że przez tych obrońców zwierząt jest to opisane trochę w taki sposób. Jakby to był skandal nad skandale, ponieważ humanizacja zwierząt dzisiaj przekroczyła wszystkie granice, i papież od początku swojego pontyfikatu o tym bardzo mocno mówi, że właściwie zwierzętom się nadaje imiona, że zwierzętom się kupuje, kupuje ubranka. Wiem, że się teraz narażam, że zwierzęta się traktuje wie, wie, lepiej niż człowieka bezdomnego. Oczywiście to jest zrozumiałe z strony psychologicznej. Zwierzę się nie obrazi, może pokaże to, jakby to wyglądało jako obrażenie, bo to trzeba też powiedzieć. Ale zwierzę nie powie ci złego słowa. Zwierzę jest na Twojej łasce i niełasce. Jeszcze raz, żeby, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja wcale nie mówię o tym, żeby teraz, nie wiem, maltretować zwierzęta i tak dalej, tylko no, akcenty nam się rozmywają. Naprawdę, dzisiaj, dzisiaj no dochodzi do tego, że żeby zebrać pieniądze dla biednych trzeba miesiąc czasu zbierać na zrzutce czy na jakimkolwiek profilu, a kiedy zdycha pies z kulawą łapą, jak jest to opisane na zrzutce i potrzebuje... I potrzebuje operacji za 30 tysięcy, to zbiera się te pieniądze w ciągu kilku chwil po otwarciu zrzutki. Rozumiecie, coś jest nie tak, coś się nam poprzestawiało. I teraz nie wierzę w to, że ci księża, którzy rozlosowali te, te, te króliczki, chcieli krzywdę zrobić jakąkolwiek tym, tym króliczkom. Natomiast. no. No kwestia tego, w którą stronę my zmierzamy. Jeżeli nagle w naszym życiu zwierzęta będą ważniejsze niż człowiek, nie mówię, że Bóg nie może działać przez zwierzęta i że nie działa przez zwierzęta. Tylko, no niestety, moi drodzy, ale to e, oczywiście, gdyby, e, gdyby pewnie ci księża wiedzieli o tym, że taki sposób, e, będzie jakby nie patrzeć. Także ośmieszone to wszystko, co zrobili, nigdy by tego nie zrobili. Jestem przekonany. Jestem przekonany. Natomiast no, można się wszystkiego doczepić, naprawdę wszystkiego doczepić. I, i myślę, że to też nie jest, nie jest droga, bo te same środowiska, które mówią o tym, że w taki sposób ci księża potraktowali, te zwierzątka, kiedy przychodzi jakaś inspekcja do ich środowisk, które pomagają zwierzętom, bronią się, że nie ma standardów zachow zachowanych w tych schroniskach, które sami prowadzą. Ja nie mówię, nie mówię teraz o konkretnie tych, tych środowiskach, które tutaj występują w tym artykule. Więc rozumiecie, moi drodzy? Jeszcze raz drugą kropkę tutaj postawię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Zobaczcie, co jest w opisie. Do jutra.